obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny. Jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności ojczyzny. A tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów konspiracji. I nie zdradzę jej nikomu aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Udziałem młodych Polaków w walce o wyzwolenie Europy podczas II wojny światowej zainteresował się Norweg Bjørn Bradbach. W swojej książce zatytułowanej Losy niezagubione, wojenne ścieżki Polaków w krainie fiordów opisuje ich historię. Promocja książki i spotkanie z jej autorem odbyło się w listopadzie 2008 roku w Bibliotece Miejskiej. I am very happy, I am very grateful for the way the Polish has prepared the book. The book was originally written for the Norwegian readers, but I am happy it also reached Polish people. Nasz norweski gość należy do naszych najlepszych przyjaciół w Norwegii. Zainteresował się sprawami polskimi bardzo dawno. Zaczął od tego, że wydał własnym sumptem broszurę, która mówiła prawdę o Katyniu. To był pierwszy widoczny znak jego zainteresowań Polską. W tym czasie Norwegowie z różnych względów, nie chcąc się drażnić z Rosjanami ani wchodzić w konflikty, przyjmowali milcząco wersję rosyjską. Oczywiście historycy wiedzieli, jak było naprawdę, ale szersze kręgi społeczeństwa o tym nie wiedziały. Później właściwie cała droga badawcza Bjørna Bradbacha dotyczy tego, że zainteresował się różnymi ludźmi, których losy rzuciły do Norwegii. Często bardzo były związane z losami Norwegów. Dobrym przykładem jest tu rok 1940, bitwa pod Narwikiem, gdzie polski udział pamięta się do dzisiaj. Bjørn Bradbach odwiedzał i rozmawiał z weteranami zarówno norweskimi, jak i polskimi. Odnalazł niedużą grupę ludzi, którzy otrzymali norweski krzyż wojenny. Pod tą skromną nazwą kryje się bardzo ważne odznaczenie, które było czymś wyjątkowym, które w zasadzie nie było przyznawane cudzoziemcom. Król norweski na uchodźstwie w Londynie, król Håkon VII, odznaczył Polaków tym krzyżem. During the president Lech Walesa's visit to Norway in 1995, there were a state banquet at the Royal Palace, and the King of Norway gave a speech in honor of the Polish president, and about the relation between Poland and Norway and the Poles and Norwegians. The king said, and I will read in Norwegian. Jeg tror det riktig å si at vi nordmenn alltid har følt at polakkene står oss nær. Wierzę, że jest to prawda, że kiedy się mówi, że my Norwegowie zawsze czuliśmy, że Polacy są nam bliscy, dosłownie, że są blisko nas. Bjørn Bradbach między innymi szedł trasą tych żołnierzy, za ich życiem, za informacjami o nim, wyjeżdżał poza Norwegię, najczęściej do Londynu, ale także w Norwegii odszukiwał ich i ludzi, którzy ich znali. W ten sposób powstawała olbrzymia baza danych o Polakach. On mówił przed chwilą, że społeczeństwu norweskiemu losy Polaków w Norwegii nie są znane. Społeczeństwu polskiemu też. Jednym z bohaterów książki Bjørna Bradbacha jest Jerzy Bichniewicz, cichociemny, który zginął w katastrofie lotniczej w Hellern w Norwegii podczas operacji o kryptonimie Pliers w 1942 roku. Terminem cichociemni określamy żołnierzy polskich przerzucanych na okupowane ziemie polskie drogą lotniczą z terenów Wielkiej Brytanii i Włoch w latach 41-44. Żołnierzy dobierano w sposób szczególny i cała akcja była objęta ścisłą tajemnicą, dlatego ze swoich oddziałów na terenie Wielkiej Brytanii znikali nocą i po cichu, w ciemności i po cichu, dlatego koledzy, którzy orientowali się następnego dnia, że brakuje ich towarzyszy broni, zaczęli nazywać po prostu tych znikających żołnierzy cichociemnymi. Stąd wzięła się właśnie nazwa cichociemni. Jerzego Bichniewicza wspomina jego żona,
Anna Apanowicz. Byliśmy młodzi i bardzo jakoś radośni. Bardzośmy się sobie podobali. I tak no, doszło do tego, żeśmy się pobrali. Wzięliśmy ślub w kościele farnym w Radomiu, bo kościół farny to był mój kościół parafialny, moja parafia. Ale później, jak się zaczęła wojna, no Jerzy został powołany do wojska. Jego związki z harcerstwem bardzo poważny wpływ miały na jego charakter. On był bardzo prawy, bardzo szlachetny, nie kłamał, nie palił papierosów, nie pił wódki. A przy tym wszystkim był bardzo pogodny, bardzo wesoły. On był delegowany tutaj w okolicach Lublina. Miał być, ponieważ był skoczkiem spadochronowym, miał być zrzucony tutaj. Teren ten, na którym miał być zrzucony, nie został oświetlony. Ten samolot z nim wracał jakoś nie tak, jak było planowane. Miałam takie informacje, że samolot nie wrócił z akcji. Przez Czerwony Krzyż go nie szukałam. Miałam kontakty z Norwegami i właśnie dowiedziałam się z Norwegii, że nie mógł wylądować tam, a samolot zboczył z drogi i rozbił się w okolicy gospodarstwa Helleren. To było gospodarstwo takie właśnie w Norwegii. Bardzo brutalny los spotkał tą formację po zakończeniu II wojny światowej, ponieważ NKWDziści, jak i polski aparat, polski perelowski aparat bezpieczeństwa tropił ze szczególną zaciekłością. Większość z nich zginęła po zakończonej akcji Burza albo została wywieziona na Syberię, bądź też zginęła w sowieckich więzieniach. Dopiero w latach 55-56 zostali w pewnym sensie rehabilitowani i mogli wrócić do kraju. Oprócz publikacji typowo naukowych na temat cichociemnych, szczególnie poleciłbym Państwu publikację, która ukazała się w 1954 roku w Londynie. Są to wspomnienia cichociemnych zbierane od 1945 do 1954 roku na emigracji. W tym roku ukazało się wznowienie tej publikacji zatytułowane Droga cichociemnych.